Cześć, zabieram Was w bardzo intensywny tydzień, ponieważ w tym tygodniu gramy 6 meczów. Dzisiaj jedziemy do Des Moines grać z drużyną D-Mac. Wracamy później do Indian Hills, do nas. Później, jutro, jedziemy do innej drużyny, też w Iowa, już nie pamiętam jak się nazywa, ale Wam tu gdzieś napiszę. I stamtąd jedziemy do Kansas, śpimy tam w hotelu, później cały czwartek jedziemy do Teksasu, 15 godzin, jesteśmy na miejscu w piątek, gramy 2 mecze, w sobotę gramy kolejne 2 mecze, w niedzielę wracamy, będziemy najprawdopodobniej po południu albo wieczorem w niedzielę, bo zakładam, że nasz kierowca będzie potrzebował przerwy i będziemy gdzieś się zatrzymywać albo gdzieś stawać znowu w hotelu. Wszystko Wam tu pokażę. I w poniedziałek zaczyna się szkoła, więc czeka nas bardzo, bardzo intensywny tydzień. W tamtym roku, kto oglądał, to pamięta, że lecieliśmy do Teksasu. W tym roku mamy mniejszy budżet, więc jedziemy busem. Nowym busem, bo dostaliśmy nowego busa, ale dalej jedziemy busem. 15 godzin, więc naprawdę trenerka oszalała. 6 meczy w jednym tygodniu. No, mam nadzieję, że to wytrzymamy, naprawdę. W Polsce to jest praktycznie niemożliwe. Najwięcej meczy, ile grałam w Polsce, to były 3. I to wtedy też bardzo trener nam jakby luzował te treningi i tak dalej. Ogólnie te 2 mecze miały być u nas, ale przez odklejający się parkiet u nas na hali, niestety musieliśmy to przełożyć i jedziemy do nich. Więc przez co to powoduje tak ogromny dyskomfort, można powiedzieć, bo jesteśmy dosłownie tydzień w drodze i gramy 6 meczy. Zapraszam Was na ten horror, bo właśnie wychodzę, idziemy na pierwszy mecz i zabieram Was ze mną, bo naprawdę takie coś się rzadko zdarza, więc zobaczycie, jak będzie wyglądać ten tydzień, nasz bardzo intensywny tydzień, więc jadę, jestem już spakowana, czy idę do busa, jestem już spakowana, więc życzę mi szczęścia, bo na pewno się przyda. Mamy ile? Prawie 40 stopni. Jedziemy, nagrywam filmik, jak trenerka chce nas wymęczyć 6 meczy w tygodniu, więc jeszcze mamy temperaturę 30 paru stopni, a w Teksasie będzie 40, więc dodatkowo, a jeszcze Gabi w bluzie, więc inteligentnie. Bo mi zimno w pokoju. Ja mam w pokoju chyba 17 stopni, klima tak nawala. No, a ja mam zatkaną klimę, więc mam ciepło. No, ale tak to jest, jak się żyje z Amerykanką w pokoju. Trzeba mieć zimno. No, ale idziemy do busa i idziemy na pierwszy mecz, a jutro już jedziemy na, po prostu na, nie wiem, na co? Na skazanie! Na skazanie. One mają poduszki? Nie, teraz jedziemy tylko 1,5 godziny, to się nie opłaca. Jej, nowy bus! I Sara. Mała Gabi i mała Kinga. W oczekiwaniu na jedzonko. Sałatkę, Gabi, na zdrowo. Ja mam też jeszcze zupę. Jest późno, wracamy. Zdałam zająca. Witam w dniu drugim. Ja właśnie niedawno wstałam.
spakuję się i pokażę wam, co będziemy robić dalej. Więc walizka przed. A tak po. Walizka gotowa. Torba też. Mam do sali, bo jeszcze przed wyjazdem muszę wysłać Estrze pudełko. Pudełko, więc jedziemy jeszcze na pocztę tak na szybko. Wysłałam paczkę, więc wszystko jest git. I do tego byłyśmy w Walmarcie i to było bardzo złe, bo oprócz tego, że kupiłam wodę i jedzenie, to kupiłam również kwiatuszka. Był za 5 dolarów, był na jakiejś promocji. Zakładam, że coś mu jest. Ogólnie to będzie mój pierwszy kwiatek taki, że mój, tylko mój, że nikt inny nie będzie mi pomagał z nim. I w ogóle zostaję od razu na samym starcie postawiony na próbę, bo 5 dni, jak nie 6, mi nie będzie. Więc podlałam go i ma być w takim zacienionym miejscu, więc wydaje mi się, że postawię go tutaj, przy tym. I tyle. Oraz kupiłam taki dyfuzor z takimi olejkami pachnącymi, bo widziałam to u Amy właśnie, Amy to miała, to tak ładnie pachniało i nie mogłam się powstrzymać. To wszystko tu zostaje, bo my zaraz wyjeżdżamy, ale musiałam. Jeszcze spadł mi powerbank i nie wiem, czy będzie w ogóle działał, bo wygląda okropnie. Obładowana jakbym jechała nie wiadomo gdzie, a to tylko na 6 dni do Teksasu. Niestety. Te buty w ogóle. Mogłabym je schować w sumie do walizki, ale gramy dzisiaj, więc tak niech będą na widoku. Hit totalny, jest gorąco, jest prawie 40 stopni, my musimy jechać. Masakra, idziemy po wodę, bo się przyda. Ile jedzenia, ile wszystkiego. Pizza. Veggie pizza na cienkim cieście. Więc dobra. Śniadaniowe zrobione. Tak, po śniadaniu trzeba było zabrać to, co zostało, bo mamy na drogę, bo czeka nas chyba z 15 godzin jazdy. A tu bum, ktoś jest. Mam dość już tego chleba. A ty? Nie mam dość? Śniadań. Masakra. Mamy pokój piękny. Tak się śmiejemy z Gabi, bo tak. Tutaj telewizor brudny. Tutaj też jakieś uwalone. To lodówka w ogóle w nocy to mruczała. Tak dosłownie, tak głośno, jak motor. W ogóle łazienka tak samo. No właśnie. Dziwne to jest wszystko. Najlepsze jest i tak to, bo tutaj są takie małe. I to jest praktycznie puste, tego się nie dało wycisnąć. To, no. Skrzypi jak nie wiem. Tutaj w ogóle kamień jak cholera. W ogóle niewyczyszczony. Tutaj też rdza. No nie, nie, no, nie możemy Gabi. To jest Ameryka, oni nie umieją sprzątać. Tak samo ten prześcieradło całe. No, w ogóle najlepsze jest prześcieradło amerykańskie. Bo to... To jest w ogóle hit, bo to jest tak, tu mamy taką cieniutką, nie wiem, jakby prześcieradło można powiedzieć. Później dalej kołdra, bez niczego, taka pusta i kolejna warstwa prześcieradła, pod którą my mamy spać. I doszłyśmy z Gabi do wniosku, że oni po prostu tylko to piorą, a tego nie piorą i dlatego są to takie dwie warstwy. Nie wiem, dziwne to w ogóle, taki kołtun się tu zrobił. My w ogóle z Gabi śpimy we dwie, a tutaj Anna jeszcze śpi, bo jesteśmy w trzy w pokoju. Stwierdziliśmy, że
my się dogadamy. Tak samo poduszki w ogóle jakieś dziwne są i z pióra, ja mam uczulenie. Więc wzięłam swoją z kocykiem, żeby było milusio, Gabi też ma swoją. Masakra po prostu, jeszcze ta klima. I tak jest teraz cicho. Ale lodówka to i tak wygrywa, trzeba ją nagrać. Brudna oczywiście. No hit. Jakoś tam w Kansas mieliśmy lepszy hotel. Dotarłam, jedyne o czym marzę to iść teraz spać, więc papa, bo jutro już się zaczyna rok szkolny, jutro zaczynamy szkołę, więc do zobaczenia w następnym odcinku w pierwszym dniu szkoły. I kwiatek przeżył, dał sobie radę przez 5 dni sam.